Dzień dobry, witam Was wszystkich na kolejnym spotkaniu z fazą Księżyca. Tym razem mamy pełnię. Marca, słońce wchodzi w znak barana, przyroda budzi się do życia, oczywiście mamy nowy rok astrologiczny, astronomiczny również, no i pełnię o 2:43, więc bardzo fajnie wszystko się nam tutaj realizuje. Pamiętacie, że ostatnio prosiłam Was o znalezienie podobieństw, no i tak będzie tym razem. 6 marca był Nów i jednocześnie wejście Urana do znaku Byka, więc taki bardzo, bardzo rewolucyjny marzec nam się zrobi. Teraz mamy pełnię na osiach baran-waga, a dosłownie przed paroma godzinami Słońce weszło do znaku barana i od razu mamy pełną fazę. Mamy Słońce na 0 stopni 9 sekund kątowych barana, no i to oczywiście te same wartości dla Księżyca w wadze. Są to jednak rewolucyjne układy, czyli mamy takie podobieństwo. Uran podczas Nowiu wchodził do Byka, czyli zrewolucjonizuje nam pewne obszary należące do Byka. No i tutaj mamy układ pełni, która no generalnie jest też troszeczkę bardziej rewolucyjna. Pełnia ze Słońcem w baranie ma energetykę inicjowania, a nawet pewnego rodzaju zaczepki, potyczki, tak? Zaczynamy coś. Dla mnie to jest układ, gdzie rozpoczyna się walka tak naprawdę. Początek roku mamy. Oczywiście wiadomo, że ten 1 stycznia tutaj obowiązuje. Tu mamy rok urzędowy, a tak, żeby wszystkim było łatwiej poruszać się w świecie przepisów i reguł. Natomiast tutaj mamy rok, kiedy to przyroda postanowiła wyjść ze snu zimowego, no i właściwie my też zaczynamy walczyć. No to o co walczymy? O własną rzeczywistość, o ważne dla siebie osiągnięcia. Jednak baran inicjuje, pamiętamy. Czasem niektórzy z Was powalczą o to, by w końcu wyjść przed szereg i się pokazać. No i oczywiście powiecie, no co ja znowu gadam, jak się rozpoczyna, skoro jest pełnia, zatem coś się powinno kończyć, ewentualnie być w takim napięciu, natężeniu, jest 180 stopni, a to mówimy, że się rozpoczyna. No i nie tym razem znowu. A zakończenia były w znaku ryb. Starałam się Wam przekazać ten cykl roczny, który nie zawsze jest taki sam. To nie jest tak, że co roku powtarzamy to samo. Nie miałoby to sensu. W ogóle życie byłoby wtedy nudne. Natomiast zakończyliśmy w rybach i w baranie wszystko zaczyna się od nowa. No, to, co chcemy, zaczyna się od nowa, bo to, co chcieliśmy zakończyć, zakończyliśmy już poprzednio. Baran to jest entuzjasta i wieczny pionier zodiaku, no też wiecie. I w związku z tym wszystko namawia nas do tego, by coś koniecznie zrobić, z czymś nieodwołalnie zakończyć, i to już się zadziało. I to robienie czegoś szczególnie będzie dotyczyło znaków ognia i powietrza, ale nie tylko, ponieważ to jest rok, kiedy właściwie wszystkie znaki mają coś do powiedzenia dzięki usytuowaniu planet w znaku koziorożca. Ale oczywiście mamy pełnię. Jako aspekty mamy też ważne kwadraty do Jowisza. Ale właściwie te kwadraty się za bardzo nie liczą, bo one już były, dokładne kwadratury już były. Zatem mamy tylko Słońce w trzecim domu, Księżyc mamy w domu dziewiątym. No i oczywiście ten dom dziewiąty pamiętamy podczas ostatniej fazy Księżyca. Te domy są zaznaczone poprzez działania pełni. Zatem należy się spodziewać sporego naporu myśli, trzeci dom. A ten trzeci dom również zachęca do podróży, dziewiąty dom robi to samo, tylko to są takie podróże już bardzo dalekie, to są dalekie wypady. Filozofia nam się zmienia, mówimy, a dobra, to rozpoczynam jakieś życie zgodne z moją koncepcją. O dziwo, pełnia nie odbiera innych aspektów z wyjątkiem Urana, więc jeśli do Słońca robi pół seksy, to oczywiście
do księżyca Macfinkungs, a to już jest całkiem inna sprawa, poważna sprawa, powiedziałabym. Pamiętacie, jak sugerowałam, żebyście oglądali, czy zauważali pierwsze kontakty księżyca z Uranem, tak? Jak dotknął tego Urana, będąc w opozycji, czy będąc w kwadraturze, czy teraz będąc w Finkungsie, też ciekawy układ. I to jest taki całkiem świeżutki układ Urana do wiosennej pełni. Można powiedzieć, że pierwszy układ Urana do fazy Księżyca w jego nowym znaku, czyli w znaku byka. Zatem można się spodziewać napięć, które będą towarzyszyły być może kolejnym fazom Księżyca. Kwinkungs do Urana zawsze wzmaga problemy emocjonalne. Zawsze. Nie ma takiej możliwości, aby one nie występowały. To jest wzburzenie wewnętrzne. Więcej bodźców i relacji dla nas niefajnych dochodzi z zewnątrz i te wyzwalają w nas niepokój, strach, agresję. To jest też możliwość lekkiego kryzysu emocjonalnego, pewnie, że nie u wszystkich. To może być u niewielkiej części, ale też się należy z tym liczyć. I słuchajcie, to jest tak, że mamy jakiś kryzys emocjonalny i powiecie, aha, ale on się skończy, bo ma być lekki i już zamknięta sprawa. Myślę, że lepiej być uprzedzonym przed czymś takim. Dla niektórych to może być wstrząs, jeśli chodzi o układy związane z tą pełnią, zwłaszcza te osoby, które są bardziej skoligacone w swoich horoskopach z Uranem. To jest tak, że było w emocjach bezpiecznie i nagle przestało być bezpiecznie. I to jest kłopot. To jest sytuacja, kiedy może być urwany kontakt z kimś ważnym. Mamy jednak tę pełnię, która ma miejsce 3 i 9 dom. No i oczywiście Uran gdzieś tam wskazuje na to, że kontakt może być zakłócony. To są bodźce zewnętrzne, które wytrącają nas z równowagi. To jest też układ dywagacji między tym, w co się wierzy, a tym, w co się wie. 3 i 9 dom. Konkretnie mówiąc, wierzymy, że coś na przykład będzie trwało zawsze. Do tego księżyca już nawiązuje i Urana, a dowiadujemy się, znowu 3 i 9 dom, że już tak nie jest. Tak samo jak wiara w to, czy też przekonanie o tym, że w innym miejscu może być nam lepiej i nagle ono przestaje funkcjonować. Dobry czas na to, aby się zastanowić, jakie strategie zainicjować, by w przyszłości nie być już targanym czy targaną wątpliwościami pomiędzy wiedzą a swoimi własnymi odczuciami. No, ale to nie jest najistotniejszy układ pełni. Będę was troszeczkę męczyć w tym momencie. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na znak koziorożca. Mamy go w pierwszym domu pełni, bo ascendent pełni jest w znaku koziorożca. Razem z władcą całego horoskopu, czyli Saturnem. To jest obsada pierwszego domu, bardzo silna. Obok Saturna mamy Plutona i oczywiście węzeł w pierwszym domu. A coś się właśnie zaczyna, chociaż jest pełnia, ale jest pierwszy dom i są znaki kardynalne, co może być przyczyną konfliktu dokładnie za 2 tygodnie. Czy ktoś wie dlaczego? To, co się zaczyna podczas pełni, a związane jest z posadowieniem planet w domu pierwszym, może być problemem za 2 tygodnie? No to jest takie pytanie do was. Jak ktoś jest zainteresowany, ma jakieś koncepcje, to oczywiście bardzo proszę. W każdym razie, co może być przyczyną, sytuacja, która wyniknie, czy też może wyniknąć podczas pełni, może być przyczyną niczym niezapowiedzianych ograniczeń i zahamowań. Bardzo dużych opóźnień. Saturn wydaje się, że dobrze rozumie się tym razem z Merkurem w rybach, no bo jest fajnie, czyli te dwie planety łączy sekstyl. Powiemy, że to jest fajnie, bo to jest konkret, tak? Merkury w rybach, a oczywiście sekstyl do Saturna w koziorożcu, mamy konkret. No tak, ale spójrzmy się, co dalej. Stoi obok tego Merkurego, który się cofa, pamiętamy, że on się jeszcze cofa, stoi obok niego Neptun. No więc żaden konkret, tylko jest mrzonka. Może być to mrzonka finansowa,
Może być to fiasko finansowe, może być to oszustwo na wielką skalę, albo zawierzenie komuś, czemuś, co wydaje się być solidne, sensowne, posiadające autorytet i nic z tego nie będzie. Po prostu będziemy z tym mocno rozczarowani. Trzeba być przezorną podczas tej pełni, ale proszę pamiętać o tym, że ciężko będzie w tym dniu nie dać się omamić, bo taka jest spółka, a Merkury, Neptun i oczywiście Saturn, a tworzą nam iluzję rzeczywistości. My wierzymy w tą rzeczywistość i ona może być za 2 tygodnie, jeszcze raz powtarzam, a bardzo, bardzo problematyczna. Czyli to jest taka blaga podana w praworządnym sosie. Uważajmy w ogóle na zawartość drugiego domu. Mamy tam Wenus i Lilith w koniunkcji i oczywiście Neptuna z Merkurem. To jest tak, że Wenus i Lilith to są wojowniczki, reformatorki, które na pewno zginą albo zostaną doścignięte przez jakieś kłamstwa, które będą do nich kierowane, ewentualnie o nich kierowane, rozpowszechniane. A kwadrat Marsa z drugiego domu na właśnie tę koniunkcję Wenus-Lilith to będzie taki dyskurs, Mars jest w byku, że na pewno te reformatorki, które domagają się pewnie przestrzegania jakiegoś prawa, działają na niekorzyść stabilizacji tradycyjnych wartości, powodują straty. To jest kwadrat do Marsa. No oczywiście proszę pamiętać o tym, że cały układ mówi o potwarzach, o kalumniach, o pewnego rodzaju nieszczerości i wydumanych danych. Proszę na to uważać. No ale wiemy o tym, że mamy taki rok, który jest pełen przeróbek, pełen skrupulatności, dyscypliny, bo o tym opowiada nam pierwszy z Saturnem i Plutonem, no i oczywiście z tym ogonem smoka. Można pytać się, kim jestem i kim byłam, na przykład kim byłem. To jest w sumie pełnia, zadajemy sobie różne pytania. Na osiach mamy raka i koziorożca, więc mamy i ascendent, descendent podkreślony, rak, koziorożec i oczywiście jeszcze węzły. Dla niektórych to może być taki proces kolejnego stawania się przez takie zdecydowanie odcinanie się od razu wymyślonego, czy też dystansowanie się od utrwalonego obrazu siebie. No to jest pierwszy dom jednak, tak? Mówi o tym, kim ja jestem. Odcięcie się od zaszłości, od nietrafionych powiązań i kontaktów. A to jest też taka pełnia, która może przynieść zrozumienie sytuacji, od których jesteśmy zależni. Bo taka jest nasza postawa, czy raczej była taka postawa. No i teraz to jest decyzja, aby z niej zrezygnować i zacząć coś nowego, zacząć też walkę o siebie. No i oczywiście dom siódmy, tak, mamy bardzo istotne położenie, ponieważ tam jest drugi węzeł, jak wiemy, czyli mówi nam o tym, czego potrzebujemy w relacji, aby być sobą i czuć siebie, tak, czuć się. No to jest rewolucyjny układ i rozpoczyna się, tak jak powiedziałam, walka o siebie. W mgnieniu oka możemy zobaczyć kłamstwa, którymi jesteśmy karmieni, albo jakimi uwielbiamy się karmić, tak? To działa w obydwie strony. No i decyzja, co dalej. Węzły, pierwszy, siódmy dom. To jest koniec pewnego działania, czy też współdziałania z ludźmi, którzy powiedzą, że ludzie ich męczą, że wolą działać samodzielnie. Jeszcze węzły, ponieważ one mają nieharmonijne aspekty do Wenus, do Lilith i Jowisza i oczywiście kontaktują się z Plutonem, więc to będzie rozmyślanie o przymusach, czy też o przymusowych relacjach, w których człowiek się znalazł po prostu i kwitam, chcąc, nie chcąc. Znowu pytanie, w którą stronę iść. W którą stronę iść? No to tam, gdzie ludzkie zaufanie i życzliwość. Mamy dom siódmy, to jest rozwiązanie tego problemu, jeżeli się pojawi. Tam jest węzeł. Mamy iść tam, gdzie jest ta życzliwość, choćby to miało oznaczać konieczność palenia za sobą mostów. Czasem tak jest, rozpoczynamy jednak walkę o
siebie. Oczywiście nie od razu to robimy. Pamiętajmy, Merkury jeszcze jest w Erce. Jeszcze będzie parę dni, kiedy wibracje Neptuna, Merkura będą bardzo silne i nie wszystko to, co nam się pojawi, nadaje się od razu do realizacji, czy w ogóle kiedykolwiek się nadaje do realizacji. Ale trzeba temu się przypatrywać. Taka właśnie pełnia, kiedy trzeba się będzie przypatrywać i podjąć decyzję, o co walczyć właściwie w całym 2019 roku. No to co dla każdego znaku zodiaku? Dla barana wiadomo, rozpoczyna się nowy rok. No bo Słońce wchodzi do Waszego znaku, to jest początek wiosny. Słońce tym samym świeci dla Was, poczujecie więcej zapału, ochoty do pracy. Jasne, należy uważać na wyostrzony nieco dowcip, mało dyplomatyczne wypowiedzi podczas pełni. Jak zwykle nie krytykujcie szefów, ponieważ podczas pełni zauważą to wszyscy, no i lekko nie będzie. Ale więcej z pozytywnych sytuacji. Pełnia przyniesie takie przebojowe nastawienie do rzeczywistości. Pozwoli przeskoczyć właściwie każdy problem. Wyleczyć się również ze starych kompleksów, jeżeli jakiekolwiek jeszcze zostały, to ona je uleczy. Więcej podróżowania, załatwiania, ale wszystko z korzyścią dla siebie. Fajny moment. Ważne będzie też nawiązywanie kontaktów. No niby przypadkowe spotkanie starych znajomych zaowocuje jakimś fajnym wspólnym projektem, wycieczką, planem i to też daje zadowolenie. Z uczuciami nieco gorzej. Niektórzy mogą zauważyć, że miłość przyblakła, no i czas się rozejrzeć za kimś nowym, ale to jest też walka o siebie. Co u byków? No więc byki, zanim wpadną w szalone tempo Urana, powinny zająć się domem. To jest taka pełnia, kiedy trzeba poświęcić rodzinie nieco więcej czasu niż zazwyczaj, po to, żeby celebrować spotkania przy stole, żeby iść razem do kina, czy też zrobić szalone zakupy. No u byka z tymi szalonymi zakupami może być różnie, ale przynajmniej się można postarać. Żarty na bok. Ta pełnia posłużyć Wam powinna do tego, aby się pojednać z innymi. Naprawdę, takie otwarte podejście do osób bliskich. Takie również podejście, aby się relaksować. To jest też pełnia, kiedy należałoby zauważyć, jak ważni są właśnie bliscy, współpracownicy. Również zauważyć to, kto potrzebuje Waszej pomocy. Taka dziwna trochę pełnia. Warto się zaangażować, okazać dobre serce, czy też wesprzeć efektywnym działaniem. W pracy liczy się zespół, zatem indywidualne rozgrywki, nie tym razem, nie dla byków, są dedykowane. W miłości nieco utrudnień, brak szczerości, zatem albo mocne postanowienie zmiany, albo pozostanie przy tym, co jest. Finansowo tym razem gór się nie przeniesie, ponieważ nie można robić inwestycji podczas pełni. Znowu nic intratnego z tego nie wyjdzie, jako że obostrzeń na nie jest bardzo dużo. Co u bliźniot? No więc cóż, pełnia może Wam przynieść pomysł na rozwój osobisty, a jakże na poduczenie się w celu doskonalenia zawodowego, czy też realizowania swojego hobby. To jest pełnia, która intelektualnie poszerza Wasze horyzonty. Wy poszerzacie swoje horyzonty, jasne, że tak. Natomiast grozi Wam wielość pomysłów, a jednak zanim zaczniecie którykolwiek z nich realizować, poczekajcie znowu, aż Merkury przestanie się cofać. To jest raczej taka faza zbierania niż od razu realizowania. A po pełni zauważycie przypływ gotówki, na początku nieznaczny, ale stały, do tego zwiastujący właśnie polepszanie się sytuacji materialnej. A powoli również zaczynają się materializować plany związane z karierą i z wyjazdami, znowu pełnia i parę dni następnych. W życiu osobistym no nieco gorzej, ponieważ skupieni na kolejnych projektach, a mogliście nie zauważyć problemów czy rozterek partnera, no więc nic dziwnego, że może się zezłościć, ale przyznanie się do błędów spowoduje momentalne wybaczenie, więc warto to zrobić. Co u raków? To jest taka dosyć wyzywająca pełnia,
ponieważ kwadrat Słońca i Księżyca do znaku Raka wyzwala wszystko to, co przeszkadza praktycznie w życiu. Pokazują się też drobiazgi w życiu zawodowym. Drobiazgi trzeba będzie koniecznie usunąć, tak samo jak to, że szefowie, doradcy, autorytety zauważą niestety błędy. Tym razem znowu warto wysłuchać tych osób zamiast układać plan przeciw strategii tak zwanej. Was samych może być niezadowolenie. Pamiętajcie, że to jest pełnia, która robi kwadraty do waszego słońca, więc tutaj się tego też trzymamy. Ale w każdym razie niezadowolenie, myśli, że praca nie jest taka wymarzona, że trudno nadążyć za wymaganiami innych ludzi. I znowu, nie jest to moment na podejmowanie decyzji. Trzeba się wstrzymać. Merkury w Erce i koniec. Neptun, Merkury w koniunkcji, nie ma sensu. W życiu osobistym podobnie. Poziom interpersonalny to poziom wzajemnego takiego zauważania niedoskonałości. Oczywiście w tym drugim, tak? Zawsze widzimy te niedoskonałości. Także póki co nie da się tego niczym upiększyć. Zatem raki i osoby im bliskie mogą być bardzo roszczeniowe podczas tej pełni. No i w związku z tym warto sobie po prostu to odpuścić, ponieważ niczego dobrego dla siebie nie wymyślicie. Co u lwów? No to dostało mi się za tą jaskinię. Pozdrawiam wszystkie lwy, które do mnie w tej kwestii pisały albo dzwoniły. W każdym razie lwy mogą sobie pozwolić w końcu na działanie, na wyjście z tej jaskini i na zabawę. Oczywiście pełnia wyzwoli we lwach wolę walki, rywalizacji, konkurencji. Dawno tego nie było, no i w końcu się pojawia. Ambitne plany i jeszcze solidniejsze podstawy, aby je realizować. To jest też taka sytuacja, kiedy można zauważyć, że osoby, które mogłyby Wam pomóc, są tuż obok, nie trzeba daleko szukać. To jest przejmowanie inicjatywy, wychodzenie wyzwaniom naprzeciw. Taki układ, kiedy można robić niemożliwe do tej pory rzeczy, więc fajny układ. To pierwsza w tym roku odsłona możliwości lwów, taka naprawdę silna. I czy oczywiście przy okazji dobrze się bawicie, zaczynają Was fascynować nowe stojące przed Wami zadania, bo stare rzeczy zaczynały nudzić, więc coś nowego się pojawia. Pełnia to jest taka możliwość, ale w sensie takiej wizualizacji powiedziałabym, możliwość wypłynięcia na głęboką wodę, bo to jest zadanie, które może pojawić się przed Wami. Jasne, że tak, że to jest taki efekt wypracowania sobie czegoś, swojej pozycji, ale to, co będzie na końcu, może przerosnąć Wasze najśmielsze oczekiwania. A uczucia? No cóż, tutaj nie tolerujecie kompromisów i braku niezależności, zatem ktokolwiek Wam tę niezależność blokuje, no cóż, nadaje się też do wymiany. Co u panien? Cały czas u panien rewelacyjnie, no ale tym razem panny niech poświęcą więcej uwagi własnemu zdrowiu. Skoro pełnia mówi o walce i rozpoczynaniu, to można się zastanowić nad szkodliwymi na przykład nawykami dietetycznymi, które przeszkadzają w całej rozciągłości. No, jeżeli odczuwacie duże zmęczenie, a tak może być na tej pełni, bo ona może być dla Was taka lekko wyczerpująca, no to zastanowić się, jakie są przyczyny tego zmęczenia. Po drugie, co zrobić, żeby tego zmęczenia było mniej. Pluton robi sekstyl do Waszego władcy Merkurego podczas tej pełni. Zatem Pluton pokazuje możliwości eliminacyjne. Również łatwo jest cokolwiek wyeliminować właśnie w takim momencie. Czyli co należy absolutnie odrzucić na przykład z menu, czy też z codziennych obowiązków. To jest jedno i drugie idzie w parze. Obowiązki, menu, jem byle co, mam tyle obowiązków, że nie mogę poświęcić więcej czasu na zdrowe odżywianie się. Na przykład, taki przykład pierwszy z brzegu. Istotne są też informacje, które się uzyska na temat potrzeb wewnętrznych, czyli z jednej i z drugiej strony mamy pełnie.
bo mamy koniunkcję Merkurego z Neptunem i tutaj wskaże ta koniunkcja te potrzeby wewnętrzne, duchowe, których nie widać, ale mocno je poczujecie. Co z wagami? No to dla wag to oczywiście jest pełnia w ogóle rewelacyjna. Dokładnie wszystkie wagi wiedzą, podkreślam to słowo, ponieważ wagi są intelektualne, co zrobić, by wyrwać się z niekomfortowej czy też trudnej dla siebie sytuacji. Ale czy zrobią to, jest inna sprawa. Pełnia może przynieść, ale może doprowadzić w efekcie rozmyślań na niej do ważnych decyzji towarzyskich i po to jest ta pełnia, począwszy od zwykłych, codziennych kontaktów, które stały się nużące, a przede wszystkim zawodzą cały czas. Te kontakty trzeba będzie zmienić. Poprzez kontakty zawodowe, takie poczucie niedocenienia, poczucie zrzucania na barki zbyt wielu obowiązków oraz coś, co nazwałabym przeczuciem, że po prostu nie jest się na swoim miejscu. Więc tutaj też będą zmiany. No i oczywiście kontakty najbardziej intymne też przejdą pewnego rodzaju test. Dywagacja na temat konieczności pozostania w związku dotyczy też oceny stanu faktycznego. No i teraz w zależności, co ustalicie, no to albo marzec będzie dla Was bardzo rewolucyjny, bo zmienicie status quo, albo będziecie powstrzymywać się w dalszym ciągu. Co u skorpionów? No oczywiście skorpiony myślą o pracy, o wielkich dziełach. Zwróćcie uwagę, że ten horoskop jest ważny dla skorpionów, horoskop pełni, ponieważ medium celi jest w znaku skorpiona. No i okazuje się, że te ważne sprawy, wielkie dzieła są teraz w zasięgu ręki. Okazuje się, czyli pełnia znowu im coś zademonstruje. Czy też oni odkryją, czy też wy sami odkryjecie podczas tej pełni. To jest też wyczuwanie, że okazja do zabłyśnięcia, czy też zaoferowania swojej pomocy, czy umiejętności właśnie się może nadarzyć za moment, za jakiś czas. To jest taka pełnia dla Was, ponieważ w mig wychwytujecie sprzyjające okoliczności dla siebie. Możliwości również generują się same, a proste rozwiązania przychodzą od razu do głowy. Nie trzeba się w ogóle wysilić. Dlatego macie czas naprawdę dużych możliwości, realnej oceny tego, czy cel jest do uzyskania, czy też nie, i stwierdzicie, że każdy cel jest możliwy do zrealizowania, tylko trzeba zrobić dobre rozeznanie i teraz, podczas pełni, zrobić to naprawdę genialnie, eliminując wszystko to, co jest niepotrzebne. To jest taka sytuacja wymarzona dla niektórych z Was, ponieważ w pracy będzie tak, że swoimi kompetencjami udowodnicie, że powiedzenie, iż nie ma ludzi niezastąpionych, jest nieprawdziwe, przynajmniej w Waszym przypadku. No i tego trzeba się trzymać. Co u strzelców? No wiadomo, że strzelce, czy też łucznicy albo łuczniczki mają przed sobą bardzo szczęśliwy rok. Nikt tylko korzystać, aż do 2 grudnia jesteście ochraniani przez Jowisza. Jowisz w Waszym znaku jest co 12 lat. Trzeba po prostu to wykorzystywać. Pełnia znowu tylko wskaże Wam obszary, wokół których warto się po prostu zakręcić, by uzyskać awans, czy też mieć okazję do realizowania swoich pasji, pokazywać swoje talenty, odkrywać swoje talenty, pokazywać swoje umiejętności. Oprócz tego poczujecie potrzebę zmiany, no bo jakżeby inaczej, mamy Słońce w znaku Barana, w ogóle mamy już układy ogniste, więc będzie Was nosiło i od pełni tak to można zaobserwować. A więc zmiana towarzystwa jak najbardziej. Będziecie chcieli przebywać z osobami, które dopiero co zostały przez Was zapoznane, no bo w ich towarzystwie nie będzie rzeczy niemożliwych, a takiej sytuacji potrzebujecie. A do tego umożliwią ci ludzie, czy też naprowadzą na tematy istotne dla siebie samego, na rozwój duchowy, czy też na potrzebę głębokiego przeżywania. Pełnia może zaowocować niesamowicie ważną znajomością. To może być taki błysk od pierwszego wejrzenia, uczucie od pierwszego wejrzenia i to jest takie wrażenie, że coś instynktownie pcha
wasku tej osobie. Warto sprawdzić, co to jest. Nawet jeżeli to nie będzie osoba, czasem tak jest, że wpada nam do ręki jakiś artykuł, czy oglądamy jakiś film i mówimy, to jest to. A więc warto iść za tym głosem. Co u koziorożców? Jak zwykle w tym momencie powiem tak, że macie bardzo fajny rok. Skoncentrujcie się podczas tej pełni na sobie, ponieważ pełnia ma ascendent w koziorożcu, a wiadomo, że w koziorożcu macie Saturna, Plutona i węzeł. A zatem koncentrujcie się na sobie, bo to jest taki czas, kiedy się można udać na szczyt albo mieć koncepcję, dzięki której będzie to możliwe. Jako że układ baran-waga, czyli układ pełni, działa na Was rozpraszająco, czasem irytująco, to bardzo łatwo podczas pełni będzie Wam zauważyć, co rozprasza, co powoduje, że nie jesteście tak mocno zdeterminowani, jak byście chcieli. Widać też drobne przeszkody, które w każdej chwili można zniwelować, ale tak na przykład mogą umykać Waszej uwadze i coś tam nie wychodziło od pewnego czasu. Teraz widać, co do takiego dokładnie jest i idziemy do przodu. Również pełnia pokaże, w jaki innowacyjny sposób możecie czerpać ze swojego zasobu doświadczeń. A co zrobić, by zostać liderem? Nie bacie tego słowa. Oczywiście pod warunkiem, że tego chcecie. Jak nie chcecie, to nie ma w ogóle kwestii. Pełnia pokazuje, jakie obszary życia są solidne i mogą być jeszcze solidniejsze. Jednocześnie te same obszary, bardzo solidne, mogą też ofiarować duży stopień wolności, bo wiecie, że Uran jest w byku i on też otwiera przed Wami coś zupełnie nowego. Podczas pełni nowe pomysły oczywiście na siebie są dobre, coś w rodzaju idei na siebie, która jest warta wszystkich pieniędzy świata. Możecie ją odkrywać i znowu realizować sukcesywnie w czasie, kiedy Merkury już przestaje się cofać. A co z wodnikami? No wiadomo, że żaden wodnik nie zasypia gruszek w popiele, czyli nie traci czasu. A pełnia, podczas której powstają wielkie pomysły, wielkie koncepcje, to jest tak, jakbyście się latami do czegoś przygotowywali, takiego spełnienia marzeń, naprawdę. I teraz macie szansę, aby to móc zrealizować. Macie również takie delikatne popchnięcia, powiedziałabym, w plecy, bo wiecie, że za plecami macie Plutona, Saturna, no i oczywiście węzeł, więc tutaj jest mobilizacja pełna do tego, aby koncepcje, idee, pomysły, takie, które długo były odkładane, teraz właśnie zainicjowane zostały. Pełnia po raz kolejny uruchomi szare komórki, pokieruje tak, by znaleźć odpowiednich ludzi przede wszystkim do realizacji tych zadań, które chcecie wykonać. A może tylko jednego zadania, które będzie bardzo ważnym wyzwaniem tego roku. To jest przełomowa pełnia dla Was, ponieważ ludzi zjednuje się otwartością. Was ludzie zjednują tym, że uzupełniają Was. Czyli to jest świetne, ponieważ na poziomie osobistym też działa, ale bardzo fajnie działa na poziomie zawodowym. Zatem jeżeli potrzebujecie zespołu, bądź też ludzi do wspólnej koncepcji, to okres okołopełniowy jest dobry do ich gromadzenia, po to, żeby zebrać jakiś zespół. To jest też kolejny etap uwalniania się. Potrzebujecie wolności, by realizować siebie w takiej koncepcji grandiozy i rzeczywiście w tym roku to zrobicie, a pełnia to jest kolejny ważny krok ku samorealizacji. A co z rybami? No to dla ryb powiem, rybom powiem w ten sposób, że to jest taka pełnia bardzo materialna. Już tak czuję to oburzenie. Ryby weszły w nowy rok, czyli jak były układy na niebie związane ze znakiem ryb, to był nowy rok dla Was. No i teraz zaczynacie realizować plany finansowe, czyli pomysły na przykład na kupno nowego mieszkania, apartamentu, działki budowlanej, które przyjdą podczas pełni, bądź też oferty z tym związane. Można oczywiście spokojnie realizować, kiedy Merkury wejdzie w ruch prosty, oczywiście. Pełnia na osiach baran-waga daje też nowe pomysły
na realizację własnej koncepcji uszlachetniania świata, własnej potrzeby uszlachetniania świata, bo coś takiego w Was jest. Czyli znowu pełnia wychodzi Wam naprzeciw i zsyła osoby o podobnej umysłowości, a przede wszystkim o podobnej uczuciowości jak Wy, i możecie razem robić bardzo dużo dobrego, czyli razem można realizować jakiś projekt dla serc, pełen szacunku dla wszystkich istot, uwzględniający ich potrzeby. To jest taki czas dla Was, dla wszystkich ryb jak w bajce. Była taka bajka Stoliczku na krysie, no i co jest właśnie w tym stylu. Po prostu macie możliwości realizacji tego, co dusza zapragnie, bez wysiłku. No a te pragnienia duszy pojawią się właśnie podczas pełni, no i tylko ważne, żeby je zauważać. Co z osiami? Los Angeles, no tam pełnia będzie 20 marca o godzinie 17.43, ascendent mamy 26 panny, medium celi mamy 26 bliźniąt, pełnia, czyli słońce i księżyc na osiach ascendent, descendent. Nowy Jork, też 20 marca, godzina 20.43, ascendent 1.39 skorpiona, mamy Urana w związku z tym na descendencie, a medium celi to 7.41 lwa. W Londynie, no to już mamy 21 marca o godzinie 1.43, ascendent 22 strzelca z Jowiszem na ascendencie, a medium celi 25 wagi. Paryż, mamy tam ascendent 27 stopni strzelca, medium celi 28 stopni wagi i w Paryżu pełnia jest o godzinie 2.43. W Lugano, pozdrawiam Lugano, tam jest podobno bardzo ciepło, dziękuję za pozdrowienia. Ascendent 3 stopnie koziorożca, medium celi 4 stopnie skorpiona, Uran przy immum celi, także uważamy trochę. Berlin mamy ascendent 2,50 koziorożca, medium celi 9,50 skorpiona. No i Tokio, mamy tam układ pełni o godzinie 10.43, ascendent 1,47 raka, medium celi 12 ryb, z Neptunem i Merkurem w 10 domu, więc będzie bardzo odkrywczo.